narożnik, niebieski sędko Dawid, obsada sędziowa, sędziowska, w ringu pan Mariusz Mikucki, narożnik, obsada punktowa, a my ostatecznie Jadamsko numer 1, Tomasz Matela numer 2, 3, Tadeusz Kisiak, 4, Piotr Kokolewski, 5, Ewa Grzybowska, przed czasu, pan Czesław Łukasz i Roda Ariel. Ryb wolny, runda pierwsza. I ostatni pojedynek w serii dopołudniowej. W czerwonym stroju Dubiel Dominik, narożnik czerwony. Niebieskim Dawid Sęńko. Mocne tempo tego pojedynku tutaj. Obydwaj zawodnicy chcą zniszczyć przeciwnika w pierwszej rundzie. Silniejszym wydaje mi się być Dominik Dubiel. I po pierwszej rundzie prowadzi 6-3. Narożnik czerwony Dominik Dubiel, urodzony w 1995 roku. Reprezentuje klub Jaworzyński, klub bokserski Jawor Team. Dzisiaj toczy swój 25. pojedynek. Jego rywal z narożnika niebieskiego, Dawid Sęńko, urodzony w 1996 roku, klub Skorpion Szczecin, toczy dzisiaj swój 13. pojedynek. Piękne, dwa ciosy Dubiela trafiły, aż zachwiało reprezentantem zachodniopomorskiego klubu. No silniejszy jest Dominik, wyraźnie tutaj odczuwa siłę jego ciosów. Reprezentant Skorpiona Szczecin. Piękny lewy prosty. Kolejny lewy prosty, no tym razem nie zaliczony przez zespół sędziowski.
bardzo mocna. No nie wiem, zacięła się coś, prawda? Liczydło w ciosach. Obydwaj zawodnicy trafiają. Dziesięć do pięciu dla reprezentanta Śląska. A ja jeszcze przypominam o pięknej wycieczce w dniu 30 kwietnia pod tytułem Urodni Puszczy Myszyńskiej. Godzina 10:30, odjazd autobusów spod zespołu szkół Sokółce. Zapisy do godziny 19:29 kwietnia. Zapraszamy wszystkich, którzy jutro będą mieli wolny termin, aby skorzystać z tego przepięknego wyjazdu i poznamy na pewno wspaniałe zakątki Podlasia i przyrodę tego województwa. Link wolny, runda trzecia. Trzecie decydujące starcie, 10 do 5 prowadzi Dominik Dubiel. Dwanaście do sześciu. Kolejny bardzo mocny, trzy ciosy w zasadzie, no niestety dopiero teraz jeden z nich skoczył troszeczkę. Koniec pojedynku, 14 do 7, zwycięzca Dominik Dubiel. Zakończył się ostatni pojedynek, dzień dzisiejszy. Za moment ogłoszenie werdyktu, a ja jeszcze raz zapraszam wszystkich do wzięcia udziału wycieczka pod tytułem Uroki Puszczy Myszyńskiej. Zapisy do godziny 19:00 w biurze zawodu. Wyjazd tylko o godzinie 10:30. Jutro jest chyba przyjście, nie? Tak? Ja już tracę na pewno. Ręcznika nie mogę przywieźć. W tym pojedynku 14 do 7 zwyciężył Dominik Dubiel. Śląsk. Dominik Dubiel, Jaruszyński, klub bokserski Jaworki. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na godzinę 17:00. Druga seria walk ćwierćfinałowych.